9 marca bieżącego roku mieszkaniec powiatu lubińskiego jechał swoim samochodem. Auto się zepsuło i nie mógł kontynuować jazdy. Gdy właściciel zorganizował pomoc, powrócił w miejsce pozostawionego samochodu, aby go odholować. Pojazdu już tam nie było. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego lubińskiej policji. Na podstawie zebranych informacji oraz w wyniku pracy operacyjnej ustalili miejsce, w którym skradziony samochód został porzucony. Sprawcy zdążyli już z niego zdemontować większość części. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież Opla. Jak ustalili policjanci, jeden ze sprawców zauważył pozostawiony pojazd. Aby nie tracić czasu, zadzwonił po znajomego, zaczepili auto na hol i zabrali je w ustronne miejsce. Tam dokonali demontażu części, które były w ich zainteresowaniu. Zatrzymani mężczyźni to 32-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego i 23-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego. Za kradzież odpowiedzą przed sądem. Tego typu czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Thank you.